Joanka Gajsie, kolejny odcinek z naszej królowej Trigena School Merchant. Jak wczoraj widzieliście mojego adepta i już było to dość męczące dla surwów, to dzisiaj dociśniemy śrubę i weźmiemy perki pod Trigena. Mam 4, zagrałem w tym kilka meczy, nigdy nie skręcili mi żadnego gena, zbronionych moich generatorów przez rony i nie chcę tego grać więcej. Natomiast jest to bardzo problematyczne build i męczy dupa jest wtedy jeszcze w gorszej wersji. Więc generalnie przejdźmy do perków, jakie mamy. Pora, przed chwilą pozwala dobrze zacząć grę. I tutaj mamy trochę taką zasadę jak na placę. Blokujemy 3 najlepsze generatory i zostaje nam 4. My mamy 4 drony na mapie, więc możemy siedzieć dron na każdym generatorze. I oni mogą podejść do generatorów, unless no właśnie zhakują, my wtedy o tym wiemy. Taka trochę plaga, bo jak właśnie blokuje 3 najlepsze generatory, potem żyga na pozostałe. Bez wiedzy i jakby przedanie crowd trapa nie ma szans. Nieźle wtedy nam nasz addon może się pokazać, czyli addon, który powoduje, że ktoś ma na sobie Cloud Trapa, niszczy paletę, jeżeli z fast voltuje jakąś paletę. I widziałem sobie jeszcze addon na większe baterii life o 12%. Możesz pamiętać, że jak oni wejdą w drona ponownie, reszarżuje mu się bateria. No i oczywiście jak gramy pod Trigena, to trzeba wziąć kola. Kol mi się wydaje osobiście na nie bardzo mocny, bo jak właśnie mówimy, gramy pod Trigena. Jeszcze właśnie to, że możemy sobie kopnąć spokojnie geny i nawet bazowy kop potrafi tutaj sporo zrobić, to call, powodując, że jeszcze będzie szybciej regresować, będzie na pewno na nie mocny. A żeby nasi przeciwnicy dostali ataku cringe, weźmiemy jeszcze overcharge, żeby zablować efekt, dając im jeszcze większy regres i skill checki przy powrocie. Weźmiemy sobie do buildu jeszcze eruption, który dostał nerfa, który już nie ma incapitated, natomiast mamy za to aury. Ale wydaje mi się taki po prostu ok aktualny. Natomiast też nie jest taki super wybitny. Więc mówię, weźmiemy sobie tego builda, żeby być jeszcze większą męczy dupą. I jak mówiłem, jakby ja nie przegrałem tym żadnego meczu. Jakby ogólnie w School Merchant ja grałem jakieś właśnie już 11 godzin, 12. Żadnego meczu w sumie praktycznie nie przegrałem. Oprócz jak mówiłem ostatnio, że grałem część builda i jest później po prostu Trigena i wtedy zrobiłem tylko dwie osoby. Naprawdę, naprawdę ciężko. I jak mówię, jakby z doświadczenia cały czas tak wynika dla mnie, że cyborgi potrzebują, wiecie, organizacji. Żeby się zorganizować, żeby atakować na różnych generatorach na Trigenie jej, żeby coś móc zrobić. Jakby też trzeba pamiętać, że właśnie to jest Eminent Killer i po prostu grać pod te jej limity. Natomiast zanim ludzie się tego nauczą i w ogóle czegokolwiek się nauczą, to z tym może być problem. A nic, dużo nie przedłużam, zapraszam do odcinka. It's time to set up my Trigen. Moje mamy niedopatrzenia, akurat tutaj używamy zamiast żółtego addona na baterii, używamy zielonego addona Oblivious w Active Zone drona. Myślę, że sobie zrobimy maina też. Będziemy skapać tutaj drzwi sobie. Też według mnie od Knighta na Trigena? Basekitowo? Jak najbardziej. Tam jest. Okej, odbiegła, to jest mądre. Mam też dłuższe na dom, mogę nam to pozwolić. Pyk. Muszę sprawdzić jedną rzecz. Nie zauważyłem tego wcześniej. To mnie się Cloud Trap nie rozwalił. A to jest ciekawostka, w szczególności dla graczy, którzy grali na PTB. Cloud Trap powinien się rozwalić, jeżeli bateria jest wyzerowana. Jeżeli ma jakikolwiek procent, Cloud Trap się nie rozwala. Na PTB Cloud Trap miał naprawdę krótką baterię, więc nigdy nie było takiego przypadku, a przynajmniej rzadko był taki przypadek. Natomiast teraz, przez to, że bateria jest o wiele dłuższa, to jest może zamiast takiego, że dyzusz można aktywować kilka razy na jednym surwie. Moja najgorsza mechanika jest to, że te drony znikają. O, ona się już chyba poddała.
Teraz Exposa, tam jest ranny. Chodźmy do Renato. Może też tam pójść. Powiem, że jest gen. Już petę, dziękuję. Jak rozwalona peta w szaku, nic nie musiałem zrobić. Dissolution, rozwaliłem paletę, nic nie robię. Ja jeszcze nic nie robię przy meczu. Oblivious ma ona tutaj. On nie wie, że po co chodzę. Hello. Eruption. Zajebiesty killer, no. Fajnie się gra, guys. Reszta palety się niszczą? Mam addon. Co mi to umożliwia? Nie no, zajebisty killer, guys. 10 na 10. Szukacie auto-wina? Grajcie. Tylko musicie grać pod Ligena. Dzięki. Oni już przestali kręcić nam te gedy. Oh my god. These kids are so disgusting. A na przykład Renato powinien teraz zdejmować tego, do trapa. Co mają Oblivious, nie ty Undertable? A Maddom na Oblivious. O, exposed. Biegnę? O nie! Trudno. Nie wiem, czego aktywuję sobie. W jakim cudem broń nie sięgał. Chyba ten broń mi zniknie. Zresztą tego Trigena. Czy gena na mainie, bo nie mam drona. O, ktoś chce tu kręcić gena, guys. Patrzcie, kręci gena ktoś tutaj chyba. O, już sobie nie pokręcisz. Overcharge, call, eruption naraz. Yes! Boże, gdyby ten killer miał eruption nowe, czy stare. Ja pierdzielę. Imagine. Imagine. Ile ma daleko trapa na sobie, jest jej błąd. Ale nie może grać na tą lupę już, bo mam dissolution. A pa i paletę bo musi. Ile weszła w efekt przez moment. Nie tykają moich genów kompletnie. Nie jestem daleko tam. A jak nie tkają moich genów, to ja mogę rushować. Nie. Gadam w obroty. Dissolution. Czemu ten klub się nie rozwala? Ej, ja może przeczytać addon, bo chyba addon jest bugowany. Jest silniejszy niż powinien. Dwa drony padły. Mam na też na dwóch wizję. Mamy Aiden na pewno w mainie. Masz Aiden, na pewno ktoś mamy w mainie, może tak. No to co? Gena zakręciłeś? Jak słodko. Powiedz, co nie pokręcisz. Oni to sobie wstawić sobie Undertale'a. Fajny go nie kręcony był? Okej. Okay. On jest w szafie? Nie. Dokąd się ładuje? Możemy poczekać z atakiem.
Ojojoj, ktoś chyba nie zdąży wyjść. Ojojoj. I powalenie. I oraprz na każdym genie. Już wiem, że jest Aida. Ale ona nie wie, że my wiemy. A ten kto jest bullshitowy. Oh my god, spoczyję im. O, Renato został poniesiony. Aktywuję tego drona. Nie wiem, czy zrobiłem przegnięcie, więc może zespołać lokon, nadać mu. Myślisz o skinie dla Okidara? Spoko, fajny gen dzierżański. Do siebie jadł sobie z naleśnym perkiem? Jest po prostu decent, bym powiedział. Ja nawet nie mogę podejść do moich genów. Mówię, wydaje mi się, że jak będziesz się ograć tego killera, a to boisz, że na solo queue może być zbyt trudne, musi być presję na całej mapie naraz, praktycznie. Widzisz Trigena, musi robić od razu rozbijać i robić na kilku genach presję naraz. Bez tego nie ma szans. Zobacz, no ja cały czas wiem, czy ktoś jest na genie, czy nie. Mi się podoba ten killer? Nie. Bo jest takim męczy dupą, że się nie spodziewałem, że będzie aż tak. Po tych buffach. Pomyślałem, że chociaż on będzie miała cool na nastawianie tych dronów, kiedy postawisz, aż aktywujesz drona. Nawet tego nie masz. Możesz spawować tymi dronami jak pojebany. Aż sobie go recoduje, pyk. I cyk, kolejny dron, fuck yeah. I wiesz co? Rekoluję sobie go, pyk! O, wait, pyk! I stawiam kolejnego! I wiesz co? I wiesz co? I go znowu rekoluję. I stawiam kolejnego! I powiedzmy, że aktywuję tamtego. I powiedzmy, ok, mam cooldown. Nie masz cooldownu. Oj, nie tego. Zabrałem. To jest porwane. Mówię, jakby trzeba wziąć pod uwagę to i zakładam, że ludzie tego jeszcze nie wiedzą. Znaczy nie wiedzą, nie zauważają do końca, że to jest M1 killer. Ten killer będzie wiedział, gdzie jesteście, ale on nie ma nic więcej, jeżeli mu nie pozwolicie. Ona była ławka? Oni mają dość, guys. Oni mają po prostu dość. No mówię, jak będziemy chcieli ograć tego killera, chciałbym właśnie pokazać jakiś bardzo dobry team. O, na bardzo dobry team sądzę, że to nie wystarczy, że możesz eksponować. Mimo, że jesteś exposed, dalej jesteś jako tako M1 killerem, co nie? Nie masz żadnej zdolności, żeby skanterować surów na lupie. Jeżeli surowy będą mądre, będą spamować i właśnie będą hakować ci swoje drony. I nie wyrobisz po prostu stawianiem tego. I ich powalaniem. Po prostu musisz robić cały czas presję, musisz cisnąć tego killera w ciul. Wiesz co, to będzie miał problem. Jeśli braliśmy pod uwagę potencjał kampienia piwnicy, nie możesz skampić takim killerem. Nie możesz koło haków wstawiać dronów. Jeżeli obok drona
wystoi, postawisz hak, znaczy kogoś wsłuchujesz koło drona, dron od razu znika. Nie ma go. Więc to ci nic nie da. A, zapomniałam modi, guys, sorry. This kill is bullshit. GG. Good luck next. Czamista? Oh my god. Look at this, guys. Autotrigen. Poradnik. Będą się świetnie bawić na liście. Mówię wam. Jak bateria? Jaka bateria? Jaka z gierki? Musiałbym zobaczyć najlepiej omówienie PTB. Musi po prostu zrozumieć, jak moc działa. Oni się będą świetnie bawić. Ale możemy póki co zostawić, bo tam mamy korapta. Możemy pozostawić na tym genie. Żeby nie mogli nic kręcić. Pogra ten killer, ciekawy. O, ciekawie się na pewno na niego gra, no. Już to widzę. Wypierdzielaj z tym bunem. Do żadnego gena nie podbiegli. O, namierzyliśmy kogoś. Pytaca. Ona nie wie, że wyjdę. Oni mam tyle Lidiusu. Siema! A ma być o tyle problematyczna, że to Dissolution tutaj może nie siadać tak dobrze. Gdzieś tu Kate. Gdzieś tu była. A nawet jest. Może ten żawpuje ktoś już? Nawet nie zaczęliśmy gry. Okej, zacięła się, więc powinniśmy dobiec. On jest exposed. Nie odskoczyła. Eruption. A ja chyba awka. Jedyny problem tego killera jest to, że kiedy mamy Trigena, to możemy drony niestety rozwalać przez to. Zostawiamy haki na Trigenie. Teraz na przykład dwa drony mi odlecą. Panie się grają, tutaj zajebiście, fajny killer, co chodzi? Tak, tutaj dron. Dobra, nie mogę zbyt blisko postawić tutaj. A dobra, kij z nim. Aktywujemy tego drona, jest dwójka. Mam gun skręcony? Whatever! Prawie dokąd się naładował na niej. Spróbujemy może ją. A pewnie nawet bez teraz. Braknie mi. Tam jest jakieś blenderze? Nice. Nice. A na myśli.
Właśnie to coś powinieneś robić, że odbiegać, po co przejmować hita. Dobra. Grałem bardziej pod Tligana. No jak to mieliśmy robić? Czyli męczysz ludzi. Może być coś tak w radni mi postawić na dole od Gena, to nie będą mogli łatwo go rozwalić, ale z drugiej strony oni go nie aktywują, jak są na górze. Po prostu. Okej, okay, mi się znowu rozwali. O, nie mogę piwnicy go powiesić. Może go nie rozwalić dzięki temu, chociaż chyba będzie zasięg rozwalenia. No. Boże, jak mam długo krzyczy na Leon. Pyk. Znaczy, Wesselika, no tak mówiłem, to jest trochę jak Knight. Jeżeli zonuje surwa, możesz mi nawet double hita. Ja nie będę mógł gdzieś uciec. Bo ja sobie slapuję teraz znowu tego. Pod Gena nawet. Nie mogę postawić pana. A tutaj mogę dopiero postawić. Okej. Okay. I know it. A mam trochę tego. To konwent. Myślisz, że nie można teraz tutaj zostać. Bo to jest dla nich kara. Nie coś, na czym powinni się polegać. No, to już za paletę chyba. Okej. Okay. Ona bije slokon. Będzie 3 złote DLC. Tak jak męczy dupę. Tak. Nie mogę tam wskoczyć. Chyba nie. Yep. I to jeszcze nie jest. No nie wiem, ten kiedy jest obrzydliwy! Jak Zenon. Dzięki, jest obrzydliwy pod Ligana. Dosłownie, to jest chyba nowy poziom męczy dupstwa. Aktualnie. No, jedynym, co może fajnie wyratować grę na niego, to jest po prostu to, że właśnie zrobicie presję, ale na przykład tutaj, na iście,
Nie wiem, czy byli w stanie. Nie wiem, czy oni realnie byli w stanie wygrać ten mecz. Tak szczerze, nawet jakby robili presję. Dreams, dziękuję, słupka, trzeci miesiąc, dzięki wielkie. Nie wiem, nie jestem, nie wiem. Bo tu możesz mieć tyle genów dobrze ściśniętych na iście, że jest chyba niegrywalne. A, znowu zapomniałem modi. Sorry, guys. GG.